Witam Was w kolejnym odcinku z serii Sąsiedzi na polskiej wsi. Jak widzicie, jest z nami Panda. Witam. Jest z nami Sierpień, godzina 9.04. Piękne słoneczko świeci. Jak widzicie, jest coś nowego, bo jest to nowy Akpil KM180 czteroskibowy. A sąsiad to mało ważny. Ale to też jest z nami. Ja też jestem, no. Witam serdecznie. Tak czekałem, nie? Bo jest znowu zapomnienie. I jest nowa... Nowy ciągnik. Renówka 120.54. Nowy ciągnik zakupiony u sąsiada na odcinku. Ponieważ nie chcieliśmy już robić scenki, wiem, że to jest może ważne. Bo nowy ciągnik, pierwszy nowy ciągnik na tej serii kupiony przez nas. Ale już mi się po prostu nie chciało kombinować, bo co chwilę do nas jakieś nabytki nowe przyjeżdżają. Już się nie chciał skombinować z tym ciągnikiem. Pan dodał taki pomysł, żeby kupić na sąsiada odcinek, żeby lorki już robić nowym ciągnikiem i pługiem. No to dobra. Lecimy, ale nie o tym teraz mowa, bo my sobie zasiadamy do... W sumie nigdzie sobie nie zasiadamy, tylko wchodzimy sobie na stodołę, na oborę. Mogę coś powiedzieć? No. Jakby widz jeszcze pytał, dlaczego wyjeżdżałem właśnie kombajnem, to zaczynamy żniwa sorga. Dobra. Wrzucam sobie beleczkę pięknie. I idę do 60 po kiszoneczkę. Po jedną piękną beleczkę. A to fajna kiszonka, nie? Ona się ukiszła, czy nie? Ja! Się nie ukisła? Ja. Jakbyś zresztą i zrób cięcie, nie? I się ten powie. Nie. Ja sobie tu odsunę belki. Ogólnie co chciałem wam powiedzieć, nie? To o, to jest kiszonka. Konradku, a ten gościu, który kupił od ciebie przyczepa, nie? No. To jakim on ciągnikiem przyjeżdża tam do was? Zetorem, a co? No bo chyba trochę popił, nie? Po żniwach, chyba może do żynki miał, nie? Bo taki zetor przydzwonił w drzewo, nie? I teraz bez kabiny na polu, przy polu 66, nie? Człowieku, tak wleciał w rów, nie? Człowieku, masakra. Jak będziesz potem jechał orać, to możesz przyjechać, zobaczyć, nie? No to przy polu w sumie jest. Ja to pojadę. On nic tam wleciał, nie? Belki włożymy, dobra. Zapomniałem, żeby tą trawę świeżo co z pola przywieźliśmy. Ogólnie młody ty też będziesz mógł w sumie... Nie orać, tylko wiesz co ty będziesz mógł zrobić? Albo dobra, orać. A ja bym... No, tak można zrobić. Co tak mało tej... Co tak mało tego siana? 3,5 tony no, tylko tu. A mówiliście o Władku, czy? No, Władka a, oczywiście z nami nie ma. Ale to było mówione, to widzowie się z kaptą. A mam takie pytanie, siano jest u krów, nie? To czemu jest tak mało tego siana? O kurczę. Pierwszy gwiazd w sorgu, ładnie to wygląda. O, fajnie, że się ugniatanie włączył. Weź włącz. Ja cię kręcę, nie? Jeszcze wymaga nie mają. Żeby lepiej wyglądało na widza. Dobra, koś. Zaraz się włączę, jak będę miał czas. Ty. Dobrze to sypie. Całkiem ciepłowe. Kurba, o. Ale bez takich, proszę. Kurba, o. Panie Stasiu. No, stare czasy, nie? Ja kiedyś byłem od tego uzależniony, jak mnie Lukas nauczył. No, panie Stasiu. Dobra, tu jest obciążnik. A co sobie obciążnik podczepimy, bo Renatka przejęła obciążnik. Ale co sobie podczepimy obciążnik, jak pojadę orać Renatką. Bo Renatka to dziewczyna.
Gdzie bez obciążenia? Która fajna jest. Jest. Która się ładnie, dobrze wygina. Tam? No, szczególnie na dziurach kabina się dobrze wygina, nie? A przednioszka to już nie wspomnę. Ładnie lata. Ej, Lukas. No. Przednioszka to już nie wspomnę, nie? Serwer trzeba od początku odpalać. No ja cię kręcę, ja musiał. Ty. Słoma nie... Słoma jest niedostępna dla aktualnej rośliny. A dlaczego? Ja cię kręcę. Bo nie. To nie jest słoma do ścielenia. No to na opał. Ja bym sprzedał. Ja cię kręcę. Nie każdy pali słomą tak jak ty. Dobra, my sobie do młodego lecimy Renatką. A nie, poczekajcie. No już ci włączę. Jezu, jaki ten kombajn jest piękny. Ja go nie sprzedam. Dobra, wyzowie. O, pięknie. Musimy odpalić Renatkę. Se szybko otworzymy. A dobra, tylnia jest otwarta, to nie będę tych bocznych otwierał. Ja nie, Lukas. Przepraszam, co ty masz problem do mnie? O, kierunkowskazy ładnie działają. Ten co kierunku używa na polenie. Ale tu siateczko ładnie się ściąga, prezentuje. Widzą co tu można robić na Dicey. No, nawet to odpalimy renóweczkę. Odpalimy jeszcze raz. No. To takie fajne szmery bajery. A dobra, nie przedłużając to my sobie... O. A jeszcze przegazówkę można dać. Dobra, my sobie ruszamy powoli. Ty, mam pół zbiornika po objeździe dookoła. 2,5 tony. 2,5 tony. 2,5 tony jak już. Tu na dole poprzecznik walnę na 2 i sobie postawisz turynówkę. Jojo. Good, good. Tam? Znaczy ja renówkę tu postawię wzdłuż drogi, bo tu przy nawrocie to byś musiał na 3 poprzeczaki wykosić, co mam minimum. A to mi niepotrzebne jest, wiesz. Tu postawię, jest, będzie dobrze. Chcesz teraz kosić, ja? No ja. Chciałbym. Co mam robić? A ty nie możesz talerzować masejkiem. Znaczy w sumie orać po domu najpierw. Dobra, czyli ty nie będziesz tym orał? Nie, nie, nie. Dobra. Tak wyrównamy już to w miarę. Byśmy się tu przecięli. Trochę się źle przeciąłem, ale dobra. Taki ten większy klin będzie odcięty, to sobie go wytnę najpierw. Tu już są trochę prostsze kawałki. No ale w końcu pług obrotowy. Ty to ja ci nie mogę tej przyczepy tam zostawić i syrenówki wziąć do pługa. W sumie z drugiej strony to zależy, co. Masej też jeździ full prędkość z tym pługiem. No właśnie. Trzeba prawie przepał zrobić, bo... Nie no, bo ma za lekko w tym gospodarstwie, nie no, z tymi maszynami nie wiem za bardzo co robić. Co prawda, akurat Beciuszka... No, no z tymi trochę więcej, trochę więcej, ale to nadal nie to. Z tymi maszynami, które dokupiliśmy, to miał, to w miarę ma co robić. Jeszcze by się by... kosiarka przydała. To już by było w ogóle spoczko. Foczko. Byłoby, byłoby. Dobra. No, młody objechał dookoła. Poprzeczek na 2 razy z jednej strony. I przeciąłem się. I wyciąłem klina tego do góry, ten mały, taki ten. I 80%. No z tego pola to z 7 sypnie. Nie, mi się wydaje, że dobrze sypie. Myślę, że po 20 ton
tak skromnie mówiąc. 20 nie, ale po 15 skromnie mówiąc, można na spokojnie lecieć. Bo z tego pola da siódemka, a to pole jest większe, to myślę, że... Myślę, że będzie fajnie. No to z tamtego też niech da, chociaż tą siódemkę to już i tak jest 14 tysięcy litrów. Nie, z tego niech da dwie, to... Niech da dwie te autosanki, to będzie dobrze. Już. No, oczywiście niech da jak najwięcej. Ale niech da te dwie autosanki. Żeby Renatka miała co robić. To będzie i tak. A trzeba jeszcze burty gdzieś poszukać, a liczę do tej naszej dziesiątki. Nie wiem, czy Konradek mówił, nie słuchałem go trochę. Ale jeżeli nie mówił, to jakby ktoś pytał, skąd wzięliśmy kasę na renówkę, to jest trochę kredytu wzięte. A, no na renówkę i pług jest kredyt wzięty, 20 tysięcy. Akurat młody, to jest akurat dobra, ważna rzecz. No dobrze, że żeś powiedział. Jest wzięty kredyt w banku, zaraz wam widzowie pokażę. Ja dużo rzeczy zapominam mówić na odcinku. O, dobrze, tutaj, że nie ma. Tutaj, Jezus, o, tutaj jest 20 tysięcy wzięte kredytu. Także myślę, że za to sorgo spłacimy ten kredyt. Jakbyśmy za to sorgo spłacili kredyt i czysty zarobek byśmy mieli z tej pszenicy, to ja będę zadowolony. Ja ci przypomnę, że my jeszcze będziemy robić coś takiego jak ściano kiszonka na sprzedaż raczej w wrześniu. Tak mi się wydaje przynajmniej, że tak byśmy zrobili z tej naszej dużej łąki, a małą nasiano. Ja. I wtedy to... I na wiosnę, a na wiosnę wszystko nasiano byśmy zrobili wtedy. No. Dobry pomysł. Byśmy mieli kasę jeszcze z siano kiszonki na zimę, akurat by się ukisiło. Ale mi kombajn stanął, nie? ale mi stanął. A ile tam jest pełen zbiornik w ogóle? 5 ton, nie? 5200. Co możesz przyjść i zobaczyć, ile jeszcze zostało do skoszenia, nie? Widzę tu stąd, bo przecież jest. Sąsiad tak samo, co możesz zobaczyć, ile sypie. Tak naprawdę. Idę zobaczyć, nie? Tak naprawdę to już jeszcze prawie połowa została pola. W sumie to co chciałem, to praktycznie zrobiłem. Nie, spoko. Serio? To już coś, nie masz roboty na tym odcinku? Znaczy, no jeszcze, no nie no, mam robotę, bo muszę jeszcze zarać tam jeden kawałeczek, no. A ty już nie siejesz? Nie, no, ja już posiałem dwa pola prawie. Wiesz. A, teraz? No. O kurwa, to w zasadzie minutkę. To zrobiłeś. No. A fajnie, że się nagrywa, panowie, nie? Ja. Nie, no ja się załamuję. Nie, ja nie nagrywam już dzisiaj tego. Nie nagrywam. Będziesz to save'a, czy jak? No, a co zrobię? Chyba. A to się nie. No przecież OBS-a włączył, wszystko robił. No ja, ale nagrywanie się czasami lubi nie włączyć. Dobra, no miniaturkę trzeba pierdliknąć, chociaż już będzie pod odcinek. Tego już dzisiaj nie nagrywamy, tak? Nie, no, nie, no panowie, to się nagrywa, nie? Nie srajcie, jaj. Ja bym się załamany, nie? Muszę... Ja też, do Tora gasę, nie? Ja! On już zgasił do Tora, nie, człowieku? Z wrażenia. Ja w szoku był. Ja się przestraszył, że hej! Nie, jak hukło, to jeden raz. Jak on to powiedział, jak ja też się zląkłem. Tak ja, żebym się przestraszył, że hej! Że hej! No on tak żebym zaśpiewał, chyba, hej sokoły! On tak mówił, się przestraszyłem, że hej! No ja. Jak nie pierun, nie będę mówił brzydko, czas na... No... Jak nie pierun, czas... Panowie, mam wam bardzo ważną rzecz do przekazania, wiecie jaką? Jaką? Będzie dobrze! Kojarzycie taką babę, który tak mówi tak nagle przystaje i mówi będzie dobrze. Nie. Kojarzycie? Panowie, a wiecie? A panowie wiecie, że? Wiecie? Wiecie, że czy nie wiecie? Że masa jest na U? No, no. A nie o to mi chodziło, bo chodziło mi o kabaret, ale dobra, nie? Przypomniało mu się teraz, nie, że masa na U. Nie o to mi chodziło akurat. Byśmy sami mogli kabaret otworzyć. Jo! Puny moment.
No, miał robić Peter. Nie, no, nie co. W kiblu. Tak, Peter to nie rozbroił, nie? Pozdrawiam serdecznie, jak się to oglądanie. On zrobił samemu rajda, nie? Bo na mój kanał, nie? Ja tego podziwiam, nie? Do na kogoś gości... kanał? Z twojego kanału rajda, tak jakby. No, chyba, no, no, tak jakby, no, no. To się nazywa, nie? Pozdro od Lukasa, nie? I tak zasubskrybował mnie gościu 2000 subskrypcji, nie? 40 minut wcześniej, nie? A patrzę, akurat ma live'a, nie? To mówię, kurka, wejdę, może coś tam, ciekawe co tam robi, nie? Że akurat na live'ie mnie, wiesz, tam zasubskrybował, nie? Patrzę, nie? A tam Peter, nie? Wyskakuje mi, pozdro od Lukasa, nie? A mówię, powal. To się nazywa, człowieku? No i chłopak się świetnie bawi, no. No, ja z tego nie mogłem. Ja tam go lubię. Nie będę no, tutaj jest, gadał, nie, ale... rozbroił mnie wtedy, nie? Ja chłopa pozdrawiam. Ja, panowie, mamy już 6 ton ukoszone, a szczególnie panda. Ja no, myślę, że 8 sypie, 8 sypie. Nie git. Moim okiem kombajnisty 8 to sypie jak nic. Człowiek, moim kombajnisty czasami jednak zawodzi. No. Kiedy? No raz zawiodło. No. Ósemkę sypię jak nic. Ale serio, nie? Ten Masek to senata? Jak chce z tym pługiem, człowieku? Aż się z tym panowie, a wiecie, że ten Masek dał... Wiem, wiem. Ale serio, nie? Myślę, że po 9 może z tego pola lecieć, nie? Po dychę na pewno, nie? Ale po 9. A tamto pole jest większe, nie? No jo. Ja pierdzielę. Ja mówię, że z 20 ton tak może sypnąć. My chłopie jesteśmy bogaci, nie? No, sorgo dało nieźle. 1,5 hektara? Niecałe, nie, sorgo, bo hektar 30. No... Ty, po 1000. Nie jest tak źle, nie? No to jest... No to kredyt jesteśmy w stanie ze sorga spłacić, ale jeszcze jak sprzedamy się na piszą. To jest... Jak sprzedamy pszenicę. No to jest bardziej ja opłacalne od zboża na pewno, nie? Może nie... Nie, to samo wychodzisz, nie? Bo ze zbożu jeszcze masz słomę na sprzedaż, nie? To liczą no, słomę, to jo, słomę? Ale na przykład... My nie sprzedajemy na przykład słomy. No jo. No jak nie sprzedajecie? No ale no, nie dobra, nie zawsze. A jak nie zawsze, to nie wszystko. No mamy ukoszone 7 ton. Na pewno fajnie, że spróbowaliśmy i wydaje mi się, że to był dobry pomysł, żeby zasiać to sorgo. Myślę, że będziemy siać. Na pewno nie jakoś chętnie, no bo jednak tutaj bardziej chętni na Lubin jesteśmy. A przynajmniej ja. No wiadomo, pieniążki, nie? Ale to też fajnie sypie, nie? I fajny zarobek jest z tego. Na pewno no tak naprawdę to by trzeba było takie dwa pola wyznaczyć, nie? Przepraszam, że ci przerywam co chwilę. Ale takie dwa pola wyznaczyć i zapisywać ile z każdej uprawy i tak samo nawozić wszystko, nie? Ile się zarobi z danej uprawy, nie? Z tych dwóch pól. Z czego zarobisz najwięcej, nie? Tylko ja się boję, że na tamtym polu to akurat jest ten problem, że tam są te takie chwasty, nie? No. I tam podejrzewam, że waliliście z tym, że nie dostaniecie tam pewnego plonu, nie? Z tego pola. To ja, ale myślę, że po 15 i tak możemy lecieć. To mnie akurat właśnie trochę martwi, to ale co będzie do mnie? Coś wam na pewno zobaczymy! O, już mamy 9, znaczy 8, Jezus. No łapek najwięcej z tego pola. Autosanka będzie pełniutka, jeszcze w zbiorniku będziesz wiózł, młody. A ja akurat chyba zdążę zaorać to pole. Nie, dobra, nie, bo to już kończysz. Ale i tak dużo zrobiłem, wydaje mi się. Ja. Pa. I że podjął się orać z tego pola i nie narzeka na zupy. No ja mam odemu trzeba chyba wypłatę dać w końcu. Wypłata, nie? To jest pierwsza wypłata. Jo, tylko wiecie co mnie jeszcze wkurza w tym sorgu, że... Ja myślałem, że w młodym, no. Że ściernisko jest wysokie, a header normalnie jakbyś pszenicę kosił, nie? Ale to bym musiał pewnie jakiegoś moda ten... zainstalować, tak szczerze mówiąc.
Ale że Masaj zadanie. Nie, nie jestem w szoku, nie? Ten Masaj to jest. Złoty ciągnik. No to jest złoty ciągnik. Ten puk ile ma wymagane konie, nie? Nie. 190 koni ma wymagane. No, a ty... się 8 na 8 tom i 400 kilo. No i gil. Młody kombajn jest twój, jak coś? Dobrze, ja się tu chcę dokończyć. A nie, bo ty i tak orasz, ja? To weź, nie chcesz wcofać sobie przyczepą. Dokończ, dokończ, bo ja będę właśnie cofał przyczepą, a to muszę sypać na garaż, dobra. Chyba, że chcesz wsypać tam, gdzie jest gwiata do kombajnu, tam ci chyba będzie łatwiejsze. No ja chyba tak zrobię. Tak byśmy mogli zrobić, bo kombajn i tak teraz stoi pod gwiatą. Dobra, to my już na tym odcinku, że nie mamy Fajrand. To tylko u sąsiada już. Ja przecież macie jeszcze drugie pole. No ale to już skończymy na dzisiejszym odcinku, to już no. Przy dobrych wiatrach, jakbyś teraz skoczył oraz tylko już jechał, to tak. Już 20 minut nie to jest. Dużo... A, czekaj, bo ty jedziesz na 66 to pole, nie? No, ty już jedź. Mi pług zostawia sem. Dobra, to ci zjechać nim na gospę, ja zjadę. Jak to chcesz, ale i tak za daleko nie pojedziesz, bo ja będę cofał. Tu jeszcze taki mijaczek jest. Pierwsze cofanie renówka, miał z przyczepą. I to jeszcze nową. A ty im przywieziesz tą przyczepę? No ja. Tylko przyjadę 60 albo Masejem. Nie, to za mnie już. Nie obchodzi ważne, żebym miał na co sypać. A ty czym pojedziesz orać? A my rano. To głupie pytanie. Wanda, żadne pytanie nie jest głupie. Myślisz, że ja kombajnem się przeprawię tam przez ten, przez tą, tą drogę, tam co koło sąsiada przy polu jest zrobiona? No przecież ja się przeprawiałem już dwa razy. Słuchaj, równie głęboki, więc w razie co. Dobrze, że to nie renówka. Ten kombajn. No. Ja tą renówką przepierdzielę się na pełnej prędkości i nic się nie stanie. No. No tak już robił dwa razy, tak jechał. Tylko zanim to, to zapisz się. W razie co. Po co? Pokorny, zawsze ubezpieczony. Przezorny. Pokorny, nie? To ja ten niepokorny. No i gitara. Ja, aż mi się przypomniało, jak ja miałem ten nick, to ja nie, ten niepokorny, nie? Jak kupowałeś kombajn na tych. A, panie. Zrobi się na kozie. Panie, kombajnie. Na jaki ten ciągnik? Na co ten. Na co ten ciągnik? Panie, na gaz. O człowieku, sąsiad, owsianka to tu będzie niezła w tym roku, coś czuję, także będzie dosyć sypać. No, jeszcze za gospą mam owsiankę. Ja, ten co owsiankę będzie... ma na polu, nie? Myślałem, że w sąsiad, ja się spodziewałem wszystkiego, ale żeby owsiankę mieć na polu, myślałem, że w lodówce trzymasz. Nie no, owsianki od razu ten, słuchaj, kosze z pola i od razu na skup. Tak? Nie sypisz na... Znaczy jeszcze daję na klepisko, żeby tam myszy trochę, żeby tam czekoladki trochę dodały, nie? I wtedy pod ziemię na ten gospodarz. Przyczepa mi nosi. Ej, ja mam wrażenie, że im brudniejszy ten kombajn, tym ta data bardziej widoczna się robi. W tym kombajnie, nie? To dziwne jest, bo mam nawiedzony. Ty, ja cię kręcę. Ale ładny jest ten kołań, podoba mi się, nie? Dziwny jest ten kołań, nawiedzony. No, ładny jest, ale nawiedzony. A co się, ty się nudzisz? Że takie ujęcie sobie tu robisz? No nie, bo co chciałem, to zrobiłem. Ładny kombajn, nie? Nie no, patrzę. Bo... Tylko dziwne, nie? Nie, nawiedzony trochę. Nawiedzony. Sobie co Masaja odpalił. Kto odpalił Masaja? Sąsiut. A, myślałem, że ty słyszysz, jak ja Masaja odpalam, nie? Mówię, ja cię kręcę jak z tą 60 wtedy, nie? Nawiedzony powiedzmy. Ja tak miałem. Ja tak miałem, jak ty kombajn odpaliłeś, nie? Ja sobie siedzę na drugim końcu na naszym polu, nie? Tam sobie coś robię na polu, a ty chłopie odpalasz kombajna, nie? Jak on się wkręca normalnie na obroty, słyszę, nie?
Tak sobie myślę zrobić i pranka, nie? I wózek odstawić na polu, nie? Ale nie, nie zrobić tego, bo będziesz dar mordy na mnie. Na sąsiada polu, tu ma zwapnowane, to mu się rozłoży. Bo to już przyjedzie teraz. Dobra. Jedziemy z przyczepą renówką. Ja ci tą przyczepę zostawię, a renówką przyjadę z powrotem. Nie wiem, jaki to sens, ale zapomniałem się przepiąć już. Nie, stracisz na czasie. To przyjdź tu Masejem z Bugiem. Ja dobry. Maseja podepniesz pod przyczepę, a ja renówkę sobie weźmiesz pod pługę. Kurkę, rękę przez to pole. 60 pod pług, nie? Ja to dobry jestem, nie? Co? Przyjechałem oraz nie, a te pole miałem taryzować, nie? Ty ten komendant, co ma. Ej, ten komendant, co ma napęd na tył czy na przód? Co nie? Ja cię na przód. Na tył tak samo, on chyba ma. Myślałem, że na te małe kółka mam. A co tam się pytałeś? Co tam się pytałeś, Konrad? Ej, tylko mi nie. A masz jeszcze coś do orki, czy? Tak, jeszcze po owcach będę orał. No. A resztę nie wiem, albo stary. Pewnie. A, to u ciebie na odcinku, bo tylko się łowiec. No, elo. Ale ładnie słychać ten kombajn, nie? No. Dobra, sąsiad ma zwaptowane, to mu się wpierdzielę. Nie, to mi na poprzeczniku, ja to wykorzystam. Ale renówka bokiem, nie? Ja. Przecież na poprzeczniku to zostawię, że ty to wykorzystam. Dobra, to już Masejem jak przyjadę. No dobra. Dobra, renówkę gasimy. Kurka, tylko tego straciłem czas, nie? No jest, tam. Ale i tak nie masz co do roboty już chyba, nie? No nie, no muszę tam te pole się stależować, nie? A ty jedziesz stależować? Tak, to... Będę miał wszystkie, ten... No, to wszystkie uprawki zrobione. Ma talerzówkę. Ty, ja 60, nie? Podczepił do tej przyczepy, tylko czy mi podniesie pług 60? No kur... Szybciej 60 podniesie niż pług. Ty, albo słyszysz? Łyżkę sobie na, nie wiem, albo na ciążnik zrób sobie. Mam widły, zobaczymy, no. Może da radę jakoś albo dojechać na pole, co? Albo z kiszonki sobie zrób, obciążnik. No, jo. Ha! Dobra! Lukas, młody, oramy 60 od dzisiaj wszystkie pola, nie? Co daje ranę? No człowieku, ono nawet nie pyta, nie? Tylko ciężko jest skręceniem, bo kręci, że ona jedzie prosto, ale jedzie. Dobra, ja po... Na zakrętach będzie się zwalniać po prostu. O! Ale to będzie ciekawe, już widzę, nie? Ty, ale chłodnica jest do wymiany w klasie, nie? Czemu? No chłopie, tak mi się zagrzał. Aż się bałem, że mi się zapali, nie? No dobrze, że ci się nie zesrał, nie? Chyba łożyska do wymiany. Mieć. Jeszcze nie skasowaliście więcej, bo nie wiem. Dobra, ja zabieram te maszyny z sąsiada pola. I na nasze domy. Jakoś mamy skoszone. Równie i tak stoi. Dobra, tu po tych polnych to 15 na godzinę jadę, więcej nie, bo człowieku, to idzie się zabić, to 60, nie? Ale to się... O Jezu, na tym siedzeniu, chłopie, współczuję ci, nie? Nie chodzi o to, ale właśnie jadę po... Łubinie sąsiada, nie? O człowieku, przyspieszyłem to od razu na 2,60, nie? Gdzie ty jesteś? Ja to dopiero tam. Ale będzie wyjazd ciekawy, nie? To siątko. Oj, ja cię kręcę. Tam sąsiada? A, witam. O. O! Dobra, trzeba powiedzieć, żebyś nie przesadzał, nie? Jakoś... O, ci tak... O! O, no ten by nie przejeździł. No, akurat nie. Na koniec odcinka sobie zjedziesz piękną 60 z przyczepką. To się chodzi mi przez drób, że nie przejeżdża tak. Tak. Masakra. No, dobranki. Ja nie wiem, o co ci chodzi, sąsiad, nie? O!
Karolatku, dasz kierowniczkę? Nie dam. No wejdę. Szkoda, że się nie mogę pobawić tym header speedem, nie? Bo tutaj jak klikam lewy shift, to wtedy mi się kamera przybliża i przez to się nie mogę tym pobawić. A tu nie, ja to sprawdzałem, to nie działało to. A no, bo to nie trzyma... widziałem różnicy. Nie? Nie, no. A, to zdecydowanie się mi to działa, jakbyś co. To fajnie wygląda przy rzepaku, jak sobie włączysz powolutku. Ci się kręci. Jo, powolutku to mi się kręci 60 po całej drodze. Ja czekaj, co mogłem wziąć Maseja, już bym dawno tam był. Nie, ja mówię. Ty się nie śmiej, tylko... A ty kosisz, czy co robisz? Ja jestem w czarnym polu, bo ja dopiero żem zjechał tu na dołek. Teraz maszyny przestawiałem. Ja cię kręcę, nie? Żeby u sąsiada na polu nie stało. Dobra, już jadę full prędkość, bo jest równa droga teraz. Ale ci powiem, że taki tylko trzeba tylną skibę odciąć, nie? Do 60 lux by pasował. Mówisz, że trzy skibowy na spokojnie wydawała sprawę? No. Ło. Ty, a ty masz ugniatanie włączone? Nie. No, włączyłem ci chyba. No tak. Nie widzę. Coś nie zmienia się na ściernisko od serca. A tobie się w ogóle to zmienia? Ty masz to wgrane? No, co się na pszenicy, na przykład przy pszenicy, to mi się zmienia. To nie wiem. Ale wiem, że w końcu zajechałem. Ja jestem gratuluję. Gdyby nie tur, to bym nie dojechał. Ale tur też swoje obciążenie dał. Fakt, że niedużo, ale dał i jak w miarę dojechałem, ale teraz mam zapomniałem jeszcze obciążyć, wziąć do renówki, dobra. Wow, w końcu się pokorzę w tym sezonie, nie? Chociaż jedno pole dostałem. To cofanie renówką, nie? 4 dychy na godzinę do tyłu. O, i łamanie pługa tak samo. Wyzbyliśmy się jednego bez hamulców, jest drugi jeszcze, nie? Ja na renówkę mam hamulce, ale z takiej prędkości też się wyhamować nie jest tak łatwo. Nie no, ale ten kombajn w tym sorgu to wygląda ślicznie. W ogóle 10 motogodzin na tym odcinku w klasiku wybiło. O, to fajnie. No. Sorry widzowie, ale jeszcze ustawię maksymalnego speeda tym pługiem. Bo renówka ryczy jak głupia. No, no. Tam 12 na godzinę było z tym pługiem latać. A teraz mam 9 i sobie... No i gink. Nie, no nie. Taki bieg pod to nie pasuje. Dobra, zaraz będę się ja sypał. Się kręcę biegu, nie mogę podpasować się. No tylko 60 z góry nie zjechało. Ale będzie zygzakowaty, nie? O Jezus. Co, wąż? Brzmienia zygzakowata? Widzę, sorry, ale muszę jeden przejazd zrobić na GPS-ie, bo jest tak krzywo. A Lukas na mnie gada, że ja z GPS-a korzystam. Ja muszę, bo to jest człowiek katorga tu, nie? Dobra, mi się sypie, idę zobaczyć, co ty tu robisz. Co tu się stało? Gdzie? Nie wiem. Aha. Ok. Też teraz to dopiero zauważyłem, że to jestem. Ale co? Nic. Ktoś nam pole przeorał.
ramię pełen, ale ramię pełen zbiornika, że jest na przyczepie. Potem było 80%. Dobra, już włączamy GPS-a. Ej, nie wiem co my mamy za wersję, nie? Czego? Ale nie widzę tu rewersu w tej renusa, bynajmniej takiej wielkiej gały. Tylko jest tu jakiś obok, to może to jest ten rewers. A to, to przy kierownicy takie coś? No to nie jest. Te gały takie wielkie. A nie, tu jest! Znalazł się. Jest rewers. Ale jeszcze to jakieś wielkie gały były chyba. Nie. Nieważne. No także widzowiemy sobie o ramy. Tam, o, młodego ładnie widać sobie kosi, a sąsiad co porabia. On pewnie talerzyje. Talerzyje, no. No. W sensie, gdzie ty talerzyjesz? Koło nas. Tam, tylko kurka, rurka paliwo mi się skończyła, wiesz, i teraz nie mogę. A ty dlatego chciałeś kierownika. Ja cię kręcę. Tak było. A wiesz, żaby mamy zbiornik, nie musimy ani na CPN jeździć, ani nic. A co tu się stało? Widziałeś to? Ja cię. A ty w zetorze mówisz? Co mówiłem, a przecież. Człowieku, w rowie zetor należy, nie? No. Widziałeś to, Konrad? Ja. Chodź tu zobacz, jak będziesz na górce. Ja cię. Nie ma takiego znaleziska, to się tu nie spodziewa. Lepiej kosia, nie? Musisz tu przyjść zobaczyć, nie? Człowieku, koś! Człowieku! Koś! W prawie kwizytora zostawię. Bo jak tak, to ta... A pierwszy raz w tej sezonie koszy. A łazisz po wsi. Kosia, nie? Ja cię kręcę, nie? Zetora ktoś... Weźmiemy tego zetora, ej. Do renu. Na linkę, no. Człowiek. A to jest szóstka czy czwórka? Nie wiem. Bo jest, maski nie ma on w ogóle. Ktoś chyba już ukradł maskę. No to chyba cylindry widzisz, nie? Nie wiem, nie patrzyłem, bo żeś na mnie krzyczą. Ja cię kręcę, ja cię bym od razu patrzył, czy to się opłaca brać, czy nie. A to nieważne ile cylindrów, no i tak się opłaca brać za darmo. To uczciwa cena. Nie. O, oczywiście renóweczka ma 110 koni, tak jeszcze powiem. Jakby ktoś pytał, nie 120. Ani 150. Bo na masę zapisałem 120. O nie. Nie, bo to jest 110 koni, a 120 to jest wersja po prostu. I o, ci laweta jedzie jakaś, nie? Renówka z traktronikiem, gdzie? A tam. O, a wiezie coś? Chłopi jedzie tu, nie? Ej. Do Itwara. Ty, a może oni będą tego zytora wciągać na lawetę? Do Itwarem albo coś, ja? Nie wiem. Tego, aż się do zobaczyć. Może będą wpychać go jakoś coś. Nie do zobaczyć, nie? Ej, no na nasze pole wjechał jeszcze, a nie. Ja sobie pogadam z nim. Dzień dobry. Dobry, dobry. Pańskie pole, czy... Tak, wypadł stąd. Co ty tu robisz, a można człowieku? Na co ty sobie wyobrażasz? Panie, bo tutaj zatora, bo tutaj jakiś gościu pijany, nie wiem. Pamiętam, jak się pan nazywał przy ten... Kurka, a on w ogóle pali? Tego. No właśnie, nie wiem. Poczekaj pan. Nie, panie, nie, on nie pali. Ej, panie! Ja panu powiem! Nie chce pan... Ja... Ej, panie! Patrz tu! Nie, on nie pali. Słuchaj, pociągnę, nie? I ty, panie, może... Pociągniemy... Nie wiem, panie, pociągniesz pan... Ja będę ciągnął, a ty będziesz, panie, może z dora odpalić, nie? Ale to zaraz... Dobra, ja spróbuję. Ej, panie, bo ty... A ten DF to szóstka. A, szóstka. Myślałem, że czwórka. Ile on ma koni? Witam serdecznie. Ojeju, panie. Nie, ja, bo ja myślałem, że pan czwórką przyjechał. Czwórką to ciężko go wytargać jakoś. O, człowieku! Panie, ale pan uważa, nie? Wypadł! On nie pali! Tak. Oraj! Jak coś, ja tu pomogę. O kurna, nie to. Podczep holi. Nie, ty idź orać.
Panie, spróbuj pana podnieść. No właśnie, panie, to się nie dają rady. A panie, może trzeba R jakiś kliknąć albo coś w tym stylu? A może w tak, a prop, panie, a może byś X-a kliknął, co? Tam do twarzy. Czy coś? No panie, ja nie mogę. Mogę zobaczyć? Panie, jakbyś mógł pan. O, X. Panie. To ja klikam X, a on tak się nie podpina. No, no właśnie, panie, bo to musi chyba host, panie. Czy co? Pan kierownik. No to chcesz pan, to możesz pan się przejechać do ćwary. A ja tutaj tam. Który? Dobra. Tylko nie do pana, tylko do tamtego pana, tak? Ja dobra, przepraszam. No. No. To panie, chcesz pan, to może jeść pan. Dobra. Jak ty nie umiesz tym jechać, człowieku, zepsujesz jeszcze. Młody, gotowy jesteś? No panie, wyjeżdżę. Przecież gotowy? Ten zator tak nie pali. Ja, ciągnij lepiej na drodze. Żebyś kierował, dobra. Powolutku, on i tak nie odpali. A tu nie ma, tu jest zablokowane coś. Ośka chyba się zblokowała. Ty kto założył mu maskę? Nie wiem. Gdzie to się stało, że nagle maski dostał? Panie, stój pan. Stój! Odepnij pan. Panie, poczekaj, no to ustawię go do lawety. Ale panie, spróbujemy go odpalić. Słyszysz? Spróbujemy go odpalić, no panie. To na zapych, no. na zaciąg. Do no przodu. Tak, no to na przód. No, no tak. A na wsteku nie można? Dobra, na wsteku. Odpalaj. Co? Siadaj pan. Wrzuć wstecz i odpalaj. Dobra, czekaj, ale to jest zaciągnięty ręcznie, poczekaj. O, dobra, mam. Dawaj pan. Już? Co pan tu się wyobraża? Wysiadasz pan, czy nie wysiadasz pan? Jak co z tym DF-em, panie? Pan czekaj pan, ja mu rozgrzeję silnik trochę. Panie... O kurna, do tyłu jedzie. Czekaj, panie, jedynkę. Wysiadasz pan, czy nie wysiadasz pan? Idź pan kosić lepiej, bo tam widzę, że tam chyba pali się. Panie, bo się zablokowało skręcanie. Kierownica się zblokowała. Młody, koś, a nie. Ja się kierownicę zblokowałam, a nie. A tym się mogę przejechać? A to widzę, więc taka akcja. Kurka, luka. Ja cię kręcę. Młody, miałeś kosić. No na odcinku skosimy, jestem ciekawy, czy ty skosisz na odcinku. Patrz teraz, nie. Patrz teraz, pokazać ci szybkie koszenie, nie? Zaraz mam to skoszone, nie? Przypominam, sekund, że tak? Nagrywamy. Ja wiem. Jak ja mam to jeszcze raz wokół i dorobione. Ale tam chyba w kabinę wjechał tym zatarem, nie? Ale... Dobra, widzowie, także taka ciekawa akcja, co? Przyjechali po tego zatora, się przypomnieli. Ciekawe, co oni z tym doćwarem zrobią, bo ja już im mówię, że to się nie zmieści, nie? Ale gościu, widzę, że wjeżdża doćwarem właśnie na lawetę, nie? Nie wiem, co on sobie wyobraża, ale... Ty zmieści się, jak to bara sobie odrnie, to się zmieści. Ja cię kręcę. Chyba wymierzone, nie? Oni człowieku, zanim zamawiali lawetę, to... O, nieważne, się nie zmieści. Ale obaliło lawetę, nie? Ja cię kręcę. Kurde, nie, dobrze, że tu 60 awaryjna stoi, nie? Jeszcze byśmy w razie co to by dało radę, bo dziękuję panie za pomoc, nie? No, no dzięki. Będzie z pana dobre, będą z pana dobre ludzie. No, no to tam, pozdrowienka. Dobra, duszka. Jak coś, to jesteśmy otwarci za pomoc, nie? To tam no, można no. Zawsze przybić coś za darmo, nie? No, dobra, tam a mielibyśmy to... kilka rzeczy w następnym sezonie. Odezwiemy się, jakiś numer, wizytówka, coś? Panie, tutaj jesteśmy praktycznie... Tutaj, panie, nie, na tej ulicy tutaj jest taki... Nie, to tam zajeżdżać i do sprawy, nie? 998 to jest numer do nas. No, pomoc drogowa, nie, panie, no. No, wiesz. No, to dziękuję serdecznie, jak coś to się odzywać. Za pomoc. Tak, przyda się. A jak pan ma na imię, żebym wiedział od kogo? Ja? Konrad. A, no dobra, no to będziemy wiedzieć. Gospodarstwo, no dobrze, dobrze, no dobrze, no to ja nie przeszkadzam, pan, no, tutaj szerokie drogi, nie? Oby wszystko drogi. Dojechało, ale widzę, że coś tam lata chyba w powietrzu. W całości. Nie, panie, to panu się tylko wydaje, nie? No, to ja tam z panem, nie przeszkadzam. No, trzymaj się pan. No, do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Z Bogiem. No kurna, chyba mi kombajn stanie w połowie drogi, nie? Czemu? Jeć. Na jazdu mnie pan niósł, nie? A jeżdżę... panie! Panie! Na jazdy! Kurka, rurka, to nie jest, sorry pan.
Ja cię zaraz tego tu w bara wsunąć pod ciągnie, nie, to on będzie się najazdami bawił całą drogę. Teraz ta minuta odcinka. O Jezus, 45 minuta, nie? Mi został jeszcze jeden przyjazd. Jak ten czas na odcinkach leci, nie? Ale dobra. Dobra! Także jeżeli mu się podobało, to zakończenie odcinka. Jakim jest lawecista? Żegnam się z wami. Jeżeli odcinek wam się podobał, to strzelcie subika oraz zostawcie łapkę w górę. Jeżeli wam się nie podobał, też możecie zostawić chętnie. Zapraszam do tego pana lawecisty na kanał. Jak i na naszego Discordzika. Link oczywiście do wszystkiego na dole w opisie. Tak samo jak i do kanału Grzesia. Na Discordziku się coś tam dzieje. Są powiadomienia też o filmach dodatkowe. Także zawsze są te przypomnienia. Jak wstawimy odcinek, to przychodzi powiadomienie. Także co, do następnego. Na razie, trzymajcie się i cześć. Nara. Bye.